święca panienka po świecie chodziła, a synaczka swojego rączkami wodziła. Żyła w mieście Nazaret, tam roboty mało, do Jerozolimy miasta wyjście wam kazało. Ludzie z miasta Nazaret takim doradzali, do Jerozolimy miasta byście się dostali. Jerozolima wielka i bogate miasto, tam byście mieli życia i roboty nadto. Ale do tego miasta jest tam mur niemały, a na pośrodku mieszka zbójca tak zuchwały. A jak mur ten miniecie, dwie drogi znajdziecie, udajcie się na prawo, bo w lewo zbłądzicie. A gdy w prawo pójdziecie, będzie mur zmniejszony, bardzo gęsta krzewina ze samej Olszyny. Gdy Olszynę miniecie, na baczność się miejcie, a jako że dom zbójcy z dala ominiecie. Józef święty strachawszy bardzo był strapiony i ze strachu swojego patrzył we wszystkie strony. Lecz najświętsza panienka Józefa cieszyła, a dlaczego by nas zabił, tak jemu mówiła. Pójdźmy na wolę Bożą, darmo tu być mamy, gdy roboty i życia żadnej tu nie mamy. Tak się na wolę Bożą w tę drogę puścili, kiedy na pół boru przyszli, dwie drogi trafili. Udali się na prawo, gdzie był mur zmniejszony, bardzo gęsta krzewina ze samej Olszyny. A wnet zaczął deszcz padać, bardzo zimno było i dziecię im ociemło, bardzo im kwiliło. I usiedli pod drzewem, dziecię ogrzewali i w rączki przytulali do siebie i w rączki puchali. A w ten czas zbójnik idzie, widzi troje ludzi, przyszedł zaraz aż do nich, bo go miłość budzi. Mówi, skąd wy idziecie i dokąd idziecie, wy to swoje dzieciątko marnie utracicie. A najświętsza panienka w radę się z nim dała, o swych świętych przygodach mu opowiadała. Mówi, idziem z Nazaret, miasteczka małego, bo roboty ni życia nie było żadnego. Ludzie z miasta Nazaret tak nam doradzali, do Jerozolimy miasta byście się dostali. Ale do tego miasta jest tam mur niemały, a na pośrodku mieszka zbójca tak zuchwały. Tak się przeto boimy, bardzo frasujemy, jeno drogi nie znamy, zbójcy się lękamy. A zbójca im powiada, już go nie miniecie, a bo ja jestem ten sam, czy mi wierzyć chcecie? Ale śmierci się nie bójcie, przypadku żadnego, pójdźcie za mną na drogę do domu mojego. I wywiódł ich na drogę, dom im pokazuje,
On chcący iść do lasu, przyjść zaś obiecuje. Gdy się z sobą rozeszli, w dom jego przybyli, żony zbójcy o nocleg z pokorą prosili. Żona zbójcy powiada, nie mogę nocować, bo mam męża zbójnika, poszedł w bór wartować. Gdy pochodzi po Boże, w koło powartuje, do domu gdy powróci, życia nie daruje. A oni powiadają, że się z nim trafili, gdyby nam tu nie kazał, to byśmy nie byli. Żona zbójcy to słysząc, wymawiać przestała, o opieca ciepłego usiąść im kazała. Ale oni od strachu grzać się zapomnieli i poszli na zapiecek i razem stanęli. A w ten czas zbójnik wraca, ledwie w dom wstępuje, pyta się żony swojej, czy kto nie nocuje. Nocuje troje ludzi, na zapiecku stoją, ale nic nie gadają, bo się bardzo boją. Zbójnik każe swej żonie wieczerze szykować, także pościel dla tych ludzi wygodną rychtować. Wieczerze odbyli, szykują posłanie, a Pan Jezus zacząwszy żebliwe płakanie. A Najświętsza Panienka te słowa mówiła, może tego on płacze, dawno go nie myła. Żona zbójcy to słysząc, szykuje wanienkę, srebrną obmyć synaczka w przeczystej panience. Gdy Najświętsza Panienka Jezusa kąpała, zbójniczego też syna płaka nie słyszała. Gdy Jezusa kąpała, te słowa mówiła, może też i jej syna w tę kąpiel włożyła. A zbójniczka powiada, mój syn jest zgrzodziały, gdyby do wody przyszedł, byłby płacz niemały. Lecz Najświętsza Panienka leciutno go wzięła, w tę kąpiel go włożyła, płacz uspokoiła. Ledwie w kąpiel włożony, wnet i uzdrowiony, od wrzoda i skorupy zaraz oczyszczony. A i zaraz ta woda, w której go kąpała, do ziemi zaraz poszła i źródłem się stała. Już rano wstawszy sobie dziękowali, Pan Jezus synaczkowi, aż się dziwowali. Mówi, rośnij braciszku, a jak podrośniemy, obydwaj też do krzyża przykuci pomrzemy. A ci jego rodzice, którzy to słyszeli, bardzo się tym schorowali. Wszystkie zbójstwa zaprzestali.
wychowali go tak, żeby wszystkich szanował. Ale kiedy pomarli, zeszli ze świata tego. Trzeciego Jezusa, ale tego zbójnika szczęśliwa jest dusza. Bo ci jego rodzice mają darowane kary za grzechy swoje, za to nocowanie. To Jezusa nocuje, gdy po świecie chodzi, Pan Jezus sercem niebem za nocleg nagrodzi. Dziury są jednak. I ostatnia porcja reklamy. Już ostatnia porcja, ja jestem dopiero w 1/3. Transmisja. Tak, czasem mam rzeczywiście. Równo o pełnej godzinie, jest 52. A potem możesz dalej grać, tylko. Dobra. 52 w tej chwili. Czyli musimy skończyć tak za minutę. Znaczy nie, to piosenka leci, ale tutaj tam może i Sławek ucina. Tak, czasem mi uciekają fragmenty, albo się po prostu wchodzą z jakiejś innej pieśni, no. To chyba normalne, no. Gdy ma się tyle siwych włosów. To jest też następna pieśń, jest kompilacją z różnych fragmentów, które znalazłem zarówno w u Oskara Kolberga, takiego etnografa, bardzo, no bardzo ważnego w sumie dla nas, bo mnóstwo zebrał w XIX wieku materiału, z którego do dzisiaj tak naprawdę na różne sposoby miłośnicy tradycji korzystają. Stworzył taką rzeczywiście bazę etnograficzną. W 69 w tej chwili tomiszczach zebrano i cały czas opracowywano jeszcze. No i tam u niego po raz pierwszy chyba pojawia się określenie pieśń dziadowska. W różnych regionach on tam to bardzo sprytnie wymyślił, że opowiada jakby o całym kontekście muzyki, tańca, kultury tradycyjnej i potem to dzieli na różne działy. Takie piosenki swawolne i weselne, weselne. I pojawia się tam też po raz pierwszy pieśni dziadowskie. I w każdym regionie jakiś tam jeden, dwa, trzy teksty się pojawiają lub fragmenty. I jak się tak tam wertuje te tomiszcze i porównuje te różne regiony ze sobą i te ślady, to się okazuje, że one się zaczynają składać w pewne większe całości, że gdzieś się zachował kawałek tej opowieści, w innym regionie inny kawałek, w innym regionie została zapisana melodia i tu jest taki składak właśnie, składak myślę, że raz, dwa, trzy, z czterech nawet różnych źródeł. Thank you.
słowo też jest to dosyć ciekawe, bo składak, to jest również składak językowy i to już w oryginale, dlatego że takim głównym ośrodkiem dziadów była Ukraina. W pewnym momencie ta profesja, bardzo zresztą poważana, dziad i pejoratywny wydźwięk tego słowa, to jest ostatnie 100 lat. Wcześniej dziad to była naprawdę poważana profesja, dość intratna, która pozwalała utrzymać rodzinę, czy ród nawet, jakby przekazywany z ojca na syna. I na tyle ta tradycja była osadzona na Ukrainie, że powstały tam cechy dziadowskie, takie normalne cechy rzemieślnicze. I one rzeczywiście promieniowały na tyle mocno, że część pieśni, które znajdujemy zapisane w polskim języku, są równolegle po ukraińsku albo są takim chachłackim języku, czyli takim mieszanym, gdzie się pojawiają różne fragmenty. No takie to rzeczywiście pogranicze, no, pogranicze językowe. Wielki czwartek po wieczery, chodzi Chrystus po wsi ziemli, chodzi Chrystus po wsi ziemli. Iszą Chrystus do roboju, zdybał diłku taj z wodoju, zdybał diłku taj z wodoju. Diłko, diłko, daj mi wody, obmyć ręce, święte nogi, obmyć ręce, święte nogi. Jej ta woda nie jest czysta, na pół prochu, na pół listia, na pół prochu, na pół listia. Tyś ją sama zabrudziła, boś najwięcej nagrzeszyła, boś najwięcej nagrzeszyła. Idy w cerkwu, nie lękaj się, idy w cerkwu, spowiadaj się, idy w cerkwu, spowiadaj się. Diłka w cerkwu przystupała, na stosążni ziemia drżała, na stosążni ziemia drżała. Obrazy się uchyliły, dzwony same zadzwoniły, dzwony same zadzwoniły. Piłka mszy nie doczekała, po ogrodzie ziele rwała, po ogrodzie ziele rwała. I znalazła jedwam dzwonić, i zaczęła wianki bić, i zaczęła wianki bić. I przyszedł do niej młodzieniec, i prosi o jeden wieniec, i prosi o jeden wieniec. A tyś to nie jest młodzieniec, jeno z piekła sam podziemiec, jeno z piekła sam podziemiec. Jak ci ją wziął, tak i niesie, i po boru, i po lesie, i po boru, i po lesie. Dęby sosny tam szumiały, i wierzchołki się trzaskały, i wierzchołki się trzaskały. Przyniósł ci ją na róg piekła i zapukał w
zapukał w szklane okna. Otwierajcie, bracia mili, nie se wilku coś źle czyni, nie se wilku coś źle czyni. Wilka wstała, zapłakała, znikąd pomocy nie miała, znikąd pomocy nie miała. I zerwała róży kwiat, poleciała w tamten świat, poleciała w tamten świat. I upadła z nieba karta, ni od Boga, ni od czarta, ni od Boga, ni od czarta. Transmisja się skończyła, ale możesz spokojnie kontynuować, także teraz już... To trochę tak naprawdę zależy od Państwa, ile wytrzymacie. Ciekawa pieśń ta, ten Wielki Czwartek, bo... dosyć jest dużo tych właśnie fragmentów dotyczących Wielkiego Czwartku. Ten Wielki Czwartek był takim rzeczywiście jakby taką osią, wokół której różne wydarzenia były lokowane. Wydarzenia, no tak jak tutaj na przykład, no niezwykła jest ta historia, gdzie taka współczesna jest, nie? Taka feministyczna. No tak, bo ona jakby spotkała najpierw Boga, który ją potępił, potem diabła, który ją uprowadził i w końcu zdaje się, że popełniła samobójstwo. Ciekawy tekst, który przemyca różne inne znaczenia. Wielki Czwartek, następna odsłona. Tym razem instrumentem, który nie jest jakby polskim instrumentem, bo pochodzi z Transylwanii, Siedmiogrodu, ale gdzieś dla mnie na przykład się wiąże z basami kaliskimi, czy, których też się używało przecież pałki, nie tylko smyczka. Używało się też przecież je jako instrumentu perkusyjnego. Nie wiem, czy to nie byli ci Włosi właśnie, którzy to przynieśli, ci pasterze. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, na Pana Jezusa ciężki smętek. Na Pana Jezusa ciężki smętek. Ciężki smętek, ciężkie rany. Za nas ci to za nas chrześcijany.
Za nas ci to za nas chrześcijany. A tam kościół na wpół morza, a w kościele dwa ołtarza. Między tymi ołtarzami stoi tam stoliczek pozłacany, a na tym stoliczku sam Pan Jezus klęczy, Jego święte ręce przebite na męce. Cieczek, 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 krewka ciecze trzema strumieniami. Za nas ci to za nas chrześcijany.